Dzień dobry. Jestem profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Nazywam się Małgorzata Karwowska-Struczyk. Jestem kierownikiem Katedry Edukacji Początkowej na Wydziale Pedagogicznym tego uniwersytetu i uczestniczymy w projekcie CARE już od roku z kilku ważnych powodów. Dlaczego podjęliśmy to wyzwanie uczestnictwa w projekcie? Po pierwsze dlatego, że jest to projekt wielowątkowy, wielowymiarowy. Są to badania zarówno teoretyczne, jak i badania empiryczne. Jest to projekt porównawczy, którego celem jest osiągnięcie takiego celu głównego, jakim jest konceptualizacja pojęcia jakości wczesnej edukacji na poziomie żłobka i przedszkola. A to będzie osiągnięte poprzez takie wstępne analizy związane oczywiście w tych wszystkich 11 krajach biorących udział w tym projekcie, dotyczące kształcenia opiekunów, kształcenia nauczycieli, kształcenia wstępnego i kształcenia doskonalenia zawodowego. I tutaj w tym obszarze chcielibyśmy zwrócić uwagę na taki projekt, projekt zaproponowany i rozwijany przez panią profesor Lucynę Telkę z Łodzi. W projekcie zajmujemy się także analizą podejść programowych do wczesnej edukacji. Również interesują nas dobre praktyki w żłobku i w przedszkolu. A co najciekawsze jest to, co osiągniemy za pomocą badań empirycznych, czyli badań rodziców, badań nauczycieli, badań opiekunów, badań decydentów oświatowych. Są to badania dotyczące przekonań w zakresie wczesnej edukacji dziecka od urodzenia do 6 roku życia. Drugim takim ważnym celem, który przyświecał nam, kiedy decydowaliśmy o podejściu do tych badań, to właśnie była ta konceptualizacja jakości. No, nie mamy zbyt wielu badań jeżeli chodzi w tym zakresie w Polsce. No i chcielibyśmy być obecni w tych wyzwania, które dotyczą również, będą dotyczyć przyszłości również naszego kraju. Zapraszam bardzo do dzielenia się opiniami i pomysłami na temat tego projektu, do śledzenia postępu tego projektu na stronie projektu oraz na Facebooku. Dziękuję bardzo.